oho, czas zrobić komuś niespodziankę. Oho, oho, poznajcie Grzegorza. Oho, dobry, oho, ma przyjaciela Mariuszcza. Oho, oho, a jesteśmy w zakładzie blacharsko-lakierniczym. Opowiadaj. Tak. Dzisiaj robimy niespodziankę Mariuszowi, czyli mojemu szefowi. Mariusz zajmuje się szkoleniem lakierników. Ma też zespół swój diskopolowy i dzisiaj robimy mu niespodziankę właśnie z tego względu, że ma mało czasu na wszystko. Zawsze jest uśmiechnięty i mam nadzieję, że wszystko się mu uda pokazać. Ja rozumiem, że on zarabia z tego, że te samochody naprawia, tak? Tak. Dobrze, to jest jego praca. Tak, to natomiast hobby to jest disco polo. Tak, muzyka. A wy jak się, skąd się znacie? Czym my się razem zajmujecie? Poznaliśmy się tak naprawdę na planie jego pierwszego teledysku. Aha. Bo ja mu kręciłem teledysk. Ty kręcisz teledyski? Tak. Dobra. I teraz ile wasze teledyski mają odsłon? Na tą chwilę gdzieś koło 300 tysięcy. 300 tysięcy. To jest tak okej. Okay. Ale my znaleźliśmy kogoś, kto ma 30 milionów na ostatnim kawałku i co są łobuzy! Hałas! Dzień dobry! Mówili mi uważaj na nią. Takie kobiety serca łamią. Mogłoby się wydawać teoretycznie, że to jest prosta piosenka. Dzieci teraz śpiewają to w przedszkolach, ale tak wcale nie jest. Ten tekst jest wymagający. Tak jest dokładnie. Jest to taki rap, że tak powiem. Jest dużo, jest szybko, jest rytmicznie, także nie jest łatwo. Czy ja mógłbym cię poprosić o małą próbkę tego, jak to powinno wyglądać? Oczywiście, rytm poproszę. Jest taki. Tak. Słuchaj. To leci tak. Po co ci kapusta, kiedy takie usta mówią twoje imię? I teraz dziewczyny imię. Od razu już tutaj taka wchodzą, seriorita, tak, w rytm, tak. Że ja nie mam pytań i to minie. Pokazuje rogi, a do nieba nogi prawie jej sięgają. Daję ci pomysły, powodzone zmysły. Masz jak człowiek fajny. Dolar, miliones, oddam ci dolores. To nie jest wylecia, mój drogi. To mogłoby się wydawać, że to jest proste, że każdy może to zaśpiewać. Dlatego tutaj trzeba nam profesjonalisty, który wejdzie razem z wami w ten kawałek. Dokładnie tak. Co czujesz teraz? Euforię. Czy to jest małe podniecenie, kiedy tak. Widziałeś właśnie to, co się tutaj działo i co za chwilę będzie się działo? Jasne, że tak. Mam nadzieję, że Mariuszowi też się to spodoba. Za godzinę jedziemy z tym koksem. Znaczy, nie powinienem tego mówić bez rano. Znaczy po prostu za godzinę jedziemy. Jedziemy do wszystko. Słuchajcie, najwyższy czas zrobić komuś dobry dzień. Tym kimś jest ten oto jegomość. Zapraszam cię bardzo. Chodź Mariusz. On nie ma pojęcia, co się dzieje. To jest jego zakład blacharsko-lakierniczy. Przyhaczył nam się tutaj troszeczkę. Ja ci teraz daję coś do ręki, ale to nie jest coś takiego nieprzyzwoitego. To jest bardzo przyzwoite. Proszę bardzo, wytrzymaj. I teraz zapraszam cię na plan, bo wiem, że kochasz disco polo. I my dzisiaj postanowiliśmy spełnić twoje marzenie. Uwaga, 3-4, przedstawiam zespół Łobuzy. Siema. Co tu? Mówisz tu do mikrofonu, tu. Aha. I teraz jesteś gotowy? To jest hit, przehit i na pewno go znasz. On ma 30 milionów odsłon na YouTubie, a tę niespodziankę zorganizował dla ciebie twój przyjaciel. Jedziemy? To... Gramy! Zabijecie chyba jednak, co? Ale mam i tak prezent. A właśnie, łańcuch. Nie może być bez łańcucha. O, teraz. Świetnie. Mówili mi uważaj na nią. Jak to wszedł? Takie kobiety serca łamią. Mama nie przepada za nią. Bo to mój zbuntowany anioł. Zbuntowany anioł. Zbuntowany anioł. Zbuntowany anioł. Raz, dwa, trzy, lecimy. Po co ci kapusta, kiedy takie usta mówią twoje imię? Taka seniorita, że ja nie mam pytań i to minie. Pokazuje rogi, a do nieba nogi prawie jej sięgają. Daję ci pomysły, pobudzone zmysły, masz jak człowiek bajon. Dolares, miliones, oddam ci dolores. Mam większe kochones od wszystkich amatores. Fiesta de la noche, na dachu w Mariocie. Pablo w samolocie, przewozi na młakocie. Przepada za nią, bo to mój zbuntowany anioł. Ty
nami latałeś jak Mario. Ona tu czekała, eliminowała wszystkich jak sicario. Ciało ma jak anioł, a ja bólę za nią jak za prezydenta. Ona czyni cuda, może to się uda, chociaż nie jest świetna. Po prostu jestem w szoku, jestem w szoku i będę jeszcze długo. A tego człowieka będę musiał chyba zabić. Podoba się? Za co to? Podoba się? A to jest za to, kiedyś zrobiłem ci taką przykrość i mam nadzieję, że to, co tutaj się dzieje, jakoś mi wybaczysz. Ty wiesz, o co chodzi. Przepraszam bardzo, czy to jest w takim razie takie małe przepraszam? Tak, to jest duże przepraszam. Co narobiłeś? Troszeczkę zaufania jego, że tak powiem, nadwyrężyłem, ale mam nadzieję, że to, co teraz się dzieje na antenie i co widzą, jemu się podoba. Był w szoku, ale widać, że jest zadowolony. Pewnie. Powiedz mi jedną rzecz. Jak się wkręcił? Czy ty mu wybaczasz? Chyba będę musiał. Znaczy, nie chyba będziesz musiał, tylko musisz po prostu. Masz rację. Muszę. Nawet chcę. No. Powiedz to. Powiedz to po prostu. Weź mu wybacz. Wybaczam. Przytul go teraz. Przytul go. Mamy to. To się nazywa zrobić komuś dobry dzień. Kawał dobrej roboty. Piękne. Wow. Wielkie brawa. Dzięki bardzo, chłopaki. Ależ to było dobre. Ja bym też chciał bardzo podziękować tobie, bo ja jestem betonowy klos, ale jeszcze nigdy w życiu tak mi się z nikim nie tańczyło, naprawdę. Jestem, jeśli mógłbym tutaj tak troszeczkę się przytulić, dziękuję ci bardzo, dzięki. Wracamy do studia. Wow! Ekstra!